Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którym czy widzicie naprawdę duże ilości expa. Więc jedyne co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie na samej górze na ekranie. Jeżeli was załaduje, podchodzimy do tego miejsca, klikamy E i klikamy potwierdź. Jeżeli chcecie mi wesprzeć, to zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Teraz odwracamy się, idziemy dokładnie do tego timera tutaj, w tym miejscu. I musimy się zbudować 5 dokładnie podłóg w tą stronę. Czyli budujemy się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, w tym miejscu was przeteleportuje. Idziemy sobie do czwartej mapki, która jest dokładnie tutaj. Klikamy sobie G i czekamy, aż was przeteleportuje. Jeżeli was załadowało, odwracamy się i klikamy sobie tutaj AFXP, więc musimy sobie kliknąć ten guzik, teraz zaczniecie dostawać po prostu expa. Więc idziemy sobie teraz i schodzimy tutaj dokładnie na sam dół, odwracamy się i w tym miejscu będziemy się zbudować do pierwszego miejsca, więc idziemy sobie dokładnie tutaj z tyłu, po prawej stronie. I tutaj budujemy się po prostu za to, i żeby były trzy miejsca do tyłu, czyli raz, dwa i trzy. W tym miejscu jedno do góry i dokładnie jeżeli tutaj jesteście, to budujemy się 10 podłóg, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w tym miejscu będzie przycisk, który musicie sobie kliknąć, więc klikamy go i po prostu was przeleportuje i zaczniecie dostawać expa, więc schodzimy sobie z powrotem tutaj. I teraz jedyne co musicie zrobić, to idziemy sobie i teraz musicie sobie pójść do tych trzech drzewek, które są dokładnie tutaj i idziemy do tego prawego. Jeżeli tutaj jesteście, musicie zbudować sobie jedną rampę dokładnie w ten sposób. I teraz budujemy dokładnie tak rampę, teraz budujemy po prostu 5, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz podłoga, trzy rampy w prawo i w lewym górnym rogu będzie przycisk, który musicie sobie kliknąć i za niego także zaczniecie dostawać expa. Więc wracamy sobie dalej tutaj na sam dół i teraz musimy sobie pójść dokładnie do tamtego miejsca, do tej klatki. Tutaj jesteście, budujecie rampę w lewo w ten sposób. I teraz budujemy raz, dwa, trzy i cztery. Cztery rampy. I teraz musimy zbudować podłogę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w prawym górnym rogu będzie kolejny przycisk, który musicie sobie kliknąć. Jeżeli go klikniecie, to dalej schodzimy sobie na sam dół. I teraz idziemy dokładnie do tej budowli. Idziemy sobie tutaj. I teraz w tym miejscu musicie zbudować się cztery rampy. Nie, przepraszam, trzy rampy. Będzie raz, raz, dwa i trzy. Podłoga, trzy rampy w prawo. Podłoga i raz, dwa, trzy. I w prawym górnym rogu będzie kolejny przycisk. Klikamy sobie go i po prostu zaczniecie dostawać expa. Idziemy sobie teraz do ostatniego miejsca. Musicie się zbudować dokładnie tam. Teraz w tym miejscu musicie zbudować się dwie rampy, trzy podłogi i dwie rampy w prawo. I w prawym górnym rogu będzie przycisk. I teraz udajemy się jeszcze do ostatniej miejscówki, w której powinniście dostać jak najwięcej expa. Więc idziemy sobie po prostu do tamtego drzewa, do takiego, o dokładnie tam. Jeżeli jesteście przy tym drzewie, to teraz musicie sobie pójść do tego krzaczka, który jest dokładnie tutaj. I tutaj idziemy sobie po prostu jedną rampę, raz, dwa, trzy, cztery podłogi, jedną rampę do góry i raz, dwa, trzy, cztery podłogi. I w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy. Idziemy sobie teraz do tego astronauty, klikamy na nim E i was teraz przeteleportuje. Idziemy sobie, bierzemy teraz Skara albo jakąś po prostu inną broń. I jeżeli już sobie ją weźmiecie, idziemy sobie na XP Shop, albo Crash Pady, chyba XP Shop, więc klikamy sobie tutaj E i teraz po prostu strzelamy do tych ludzików i za nie tak, żeby cię dostawać expa, że jak widzicie, już tutaj mi dobiło nawet do 100 000 expa i to będzie cały czas się nabijało, więc życzę wam jego expienia i widzimy się już w kolejnych mapkach. Siemanko!